Zapewne każdy z Was słyszał o zielonej herbacie i o tym, że powinniśmy ją pić, by zachować zdrowie. Co daje nam zielona herbata? Zielona herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie i tutaj wiele mówi się o tym, jak dużo cennych związków prozdrowotnych właśnie nam dostarcza ten konkretny napar i bardzo dużo mówi się o przeciwutleniaczach. Przeciwutleniacze są to związki, które pozwalają niwelować skutki wolnych rodników w naszym organizmie. Czym natomiast są wolne rodniki i skąd one się biorą? Wolne rodniki powstają naturalnie w naszym organizmie w wielu procesach metabolicznych. I tutaj trzeba troszkę odczarować ten termin wolnych rodników, bo dużo się mówi o tym, że wolne rodniki niszczą nasz organizm, że powodują przyspieszenie procesów starzenia, że uszkadzają białko, że uszkadzają materiał genetyczny, nasze DNA. W konsekwencji może powodować to wiele różnych chorób, w tym chorób nowotworowych, że mają właściwości neurodegeneracyjne i mogą sprzyjać powstawaniu chociażby choroby Alzheimera. Natomiast mało kto mówi o tym, że są naturalnie występującymi związkami w naszym organizmie. Natomiast styl życia, palenie, stres i wiele innych czynników może powodować nagromadzenie się wolnych rodników w naszym organizmie. I to właśnie zaburzenie tego balansu pomiędzy produkcją wolnych rodników a ich zwalczaniem powoduje choroby. Nie natomiast same obecne wolne rodniki, bo tak jak wspomniałem, one naturalnie i tak w naszym organizmie występują. Jak zatem zachować ten balans i jak się pozbyć nadmiaru wolnych rodników? Tutaj właśnie cenna jest zielona herbata. Bardzo dużo przeciwutleniaczy jest zawartych w zielonej herbacie, bardzo silnych przeciwutleniaczy. Tutaj katechiny, które są obecne w tym naparze, bardzo skutecznie niwelują nadmierną ilość wolnych rodników, wymiatają te wolne rodniki z naszego organizmu. Nie ma jednak określonej ilości herbaty, którą powinniśmy spożywać, tak żeby zachować zdrowie, żeby tych wolnych rodników w naszym organizmie się pozbyć. Przyjmuje się, że od 3 do 5 filiżanek zielonej herbaty dziennie to jest w pełni bezpieczna dawka, bo tutaj w przypadku, tak samo jak kawa, tak i zielona herbata dostarcza nam również kofeiny. I mało osób wiąże herbatę z kofeiną, mówi się o teinie i wiele osób myśli, że to jest zupełnie inny związek. Natomiast chemicznie to jest właśnie kofeina, zatem osoby, które mają problemy z koncentracją, w sensie są rozkojarzone, nadpobudliwe, mają problemy z wysokim ciśnieniem krwi, mają problemy z bezsennością, powinny unikać nadmiernego spożywania kofeiny czy też teiny z zielonej herbaty, bo te zaburzenia jeszcze bardziej będą wówczas spotęgowane. Niemniej jednak obecne przeciwutleniacze w zielonej herbacie mają korzystny wpływ na nasze zdrowie i jeżeli możecie, nie macie przeciwwskazań medycznych do spożywania zielonej herbaty, spożywajcie ten napar. Może Wam to pomóc zachować zdrowie i zapobiegać wielu chorobom. Zielona herbata oprócz działania przeciwutleniającego może zapobiegać zmianom neurodegeneracyjnym. Tutaj badania pokazują, że spożywanie odpowiedniej ilości przeciwutleniaczy, w tym właśnie tych występujących w zielonej herbacie, może zapobiegać chorobie Parkinsona czy Alzheimera. Możemy za pomocą zielonej herbaty również regulować poziom cholesterolu we krwi, bo związki, fitokomponenty obecne w zielonej herbacie mają zdolność obniżania poziomu tego złego cholesterolu we krwi, tej frakcji LDL. Natomiast nie tylko w tych chorobach, bo chociażby jeszcze w cukrzycy, też jest herbata zielona zalecana, bo powoduje wyregulowanie, czy też pomaga regulować glikemię w naszym organizmie.